Wykopanie dwóch ogromnych dziur okazało się nieskuteczne. Dopiero wykopanie trzeciej pozwoliło odnaleźć miejsce blokady i usunąć awarię. Niby do trzech razy sztuka, ale jakoś nikt nie jest zadowolony. Położyliśmy w kolejnym miejscu dziurę, znaleźliśmy miejsce, w którym była rura zapchana. Teraz musimy ją zabezpieczyć, zabetonować. No, pousuwać te wszystkie skutki naszej pracy. Posprzątać, że na poniedziałek była tutaj przejezdna droga, żeby mogły auta wjeżdżać już normalnie bez żadnych zakłóceń. Także trochę pracy jeszcze przed nami, betonowania, sprzątania i będziemy zakończać. Teraz tu kolega kuje ten beton, co była rura nim obłożona, żeby zawinąć na to blachę. Tą blachę obsypiemy całą takim suchym betonem. Szef był na betoniarni, przywiózł nam suchy beton. Znaczy, on jest wymieszany cement ze żwirem, z piaskiem. Tym właśnie obłożymy tą rurę. Uzupełnimy ten wykop, uzupełnimy później tym naszym gruzem i na wierzch pójdzie już sama wylewka grubości gdzieś około 30 cm. Już warstwa, po której będą jeździć auta. Paweł, obejrzyj się, obróć. Ja wezmę, odjadę pługiem, wepnij, do widzenia, następne. Dobra, sypnij, że tutaj jeszcze łyżkę. Co, wodą lejemy? No. Przygotowujcie już tamto. To zasypujemy teraz materiałem, który był wcześniej wybrany z tego wykopu. Teraz ten beton, jak zwiąże, co daliśmy, ten suchy, jest lany wodą, on zwiąże. To praktycznie nie do ruszenia już. Żeby po prostu nam tyle betonu tu nie poszło. Wypełnimy ją właśnie takim żwirem z gruzem. Na wierzch odlejemy beton i tą dziurę będziemy mieli załataną. Jeszcze tam mamy z poprzedniego wykopu też dziurę. To za chwilę tutaj to błoto będziemy musieli posprzątać. I wtedy zabetonujemy tak samo następną dziurę. I zostanie nam osadzanie studzienek. To jest blisko biura i nikomu nie będzie to przeszkadzać. Mamy koniec tej pracy z tą kanalizacją. Udało się. Kosztowa nas to kupę pracy, kupę czasu, kupę godzin, nakładu finansowego też. Dzięki też naszym firmom, z którymi współpracujemy, że polskimi siłami w Anglii udało się nam zrobić całą tą pracę.